wycieczek, czyli państwa wspomnienia. Już się pokazały pewne, głosy, które mówią, o, ja pamiętam, że tutaj to było to i to. Panie Grzegorzu, co tu drzewnie bywało w tym miejscu? Tu była dziura. Wielki dół? Wielki dół, bagno. Bagnie karaski. A skąd ten dół? Stąd ten dół, bo był brany piasek do... pobliskiej cegielni. Do pobliskiej cegielni. Tutaj obok była zaraz. To zagłębienie i zagłębienie po drugiej stronie ulicy. Najpierw tu było wybierane. Tak. Do samej tej drogi i jak jest i do tej drogi. To później było zasypywane wszystko i do tej drogi też. I dopiero prawdopodobnie przed wojną, nie wiem, tam zaczęli brać piasek. Tak, tam jest na planach przedwojennych oznaczone jako PiS grube, czyli żwirownia. Tak, tak. I stąd były cegły robione. A teraz proszę powiedzieć, co będzie tutaj na terenie tego bagna. To na razie przeszło, na razie o przeszłości porozmawiamy, dobra? Proszę Państwa, mamy na mapie z 1935 roku. Tutaj panią Jolę poproszę o prawidłową wymowę tego. Mamy zaznaczone to miejsce jako zbiornik wodny, który nazywano, pani Jolu? Pogentajsie, czyli żabi staw. Czy raczej żabi staw. I rzeczywiście, proszę Państwa, jest na mapie obok innych cieków wodnych, które są tam przy zakładach Prywotkanie i gdzie są, mamy działki. Tu jest jeden z większych. Jeden z większych, dość duże powiekie oczko, zwane żabim stawem. Prawdopodobnie, proszę Państwa, było to pozostałości najprawdopodobniej po wysychającym czy po zmniejszającym się jezioraku. Tak mi się wydaje, że ten cały, aż do działek na wyjazd na Wikielec, te kilka stawów, tam jest chyba 7 czy 8 tych stawów i tutaj ten prawdopodobnie to były pozostałości po jezioraku, który się po prostu... Jeden z tych stawów był jeszcze... Albo woda, albo ją zasilono, albo po prostu woda, woda gruntowa. Wybiła tu woda. Woda, tak. Bo tu wybierali ten piasek. Panie Darku, jeden ze stawów to był w tym miejscu, przy Kościele Białym. Gdzie stoi teraz sąd. Tak, oczywiście. Tak. Później były też ogrody pani. Jak się to pani nazywa, co miała tam ogrodki? I działki były. I działki, tak? I działki były. Proszę Państwa, i tutaj też były działki. Z tamtej strony. Są one tam pod ulicą Brzozową. Zresztą mamy też się na mapie zaznaczone jako Schreibergarten, czyli ogrody Schreibera. Kto to taki był? Dlaczego taka nazwa? Proszę Państwa, był to pan, który jako jeden z pierwszych zajął się taką propagowaniem tworzenia w Rzeszy, w Niemczech, przepraszam, ogródków działkowych. Takie ogródki działkowe i on zmarł gdzieś w latach 60. pani Jolu, tak? I na jego cześć nazwano w ten sposób, że ogródki Schreibera, tak? W XIX wieku. W latach 19 wieku. I to się później tutaj przeniosło i tutaj myśmy ogródki działkowe, są to ogródki działkowe jeszcze po wojnie funkcjonowały. Nie wiem, czy Państwa ktoś pamięta, tak. Grzegorz? Z tamtej strony. To... Tak, z tamtej strony, gdzie mamy, były i jakieś domki, jakieś pogrodzone parcele. Jak zaczęli budować te domki, to później zaczęli... A tutaj jeszcze pan Apolinary mówi, że pod koniec lat 80. można było z tego stawu wybierać rybki. Tak, to znaczy było tak, że tu zasypywali, no i szkoda nam było, bo były bardzo ładne liny. Bo takich malutkich linów i karaszki. I żeśmy opali w siatki ze dwie wanny i ktoś nas podbudował, przyjechała Straż Miejska. To już za tej Polski? Tak, za tej. O nie! W tamtej Polsce. No i kurczę, kłopot, kłusownictwo, nie? Te wszystkie liny są na Urowcu, teraz są takie. Można łowić jak trzeba. To cię zabrali wam? Nie zabrali. Kazali zawieźć? Nie, żeśmy ich przegnali. No to była też taka pora jak teraz, nie? Ja też z policją miałem do czynienia, bo to łowili. I też gonili? Gonili. Łódkę mi zabrali. A to milicja czy policja zabrała? Policja. Policja już. Jezu, za te polskie takie rzeczy. Czy ja mogę? Tak, jasne. Szanowni Państwo, ciekawostka na zakończenie. Zdjęcie lotnicze z 20 lutego 1945 roku. Miesiąc po przejściu frontu.
Radziecki samolot wykonał zdjęcie południowej części Iławy. Zasób tych zdjęć niedawno został udostępniony, czy znaczy i może inaczej. Jedno z archiwów amerykańskich poinformowało, że ma te zdjęcia. Udało się wydobyć dwa fragmenty fotografii. Jakbyś Darek pokazał, już jest trochę ciemno, ale tutaj mamy właśnie to miejsce, czyli mamy ten żabi staw całkiem sporych rozmiarów. My sobie stoimy w tej chwili tu, gdzieś tutaj i proszę zwrócić uwagę, co widać na nim. Darek, jakbyś mógł... Już? Mamy tak. Jakie żaby, panie. Budynki. Żaby widać. Z samolotu żaby. Jak duże? Widać aleje tych ogrodów działkowych tutaj, dokładnie zaśnieżone. Widać te budynki, przy których byliśmy na Skłodowskiej, czyli te dwa skrzydła i ten dziedziniec i to lustrzane odbicie po drugiej stronie. Widać generalnie wszystkie budynki, które stały. To jest miesiąc po przejściu frontu. Uwaga, na mapach, na planach, ta część Iławy określana jest, nazywana jest osiedlem podleśnym. Przy czym dzisiejsze osiedle podleśne to jest osiedle Blysiera. Czyli ta nazwa tej całej części wzięła się od tego, że no nie tylko, no wiadomo, od lasu, oczywiście od tej ściany lasu, natomiast już przed wojną nazywano to osiedlem podleśnym. Widzimy te wszystkie zabudowania Rzepnikowskiego, boczno-górne, górne, boczne i tak dalej. Czyli już tutaj domy istniały. Widzimy gęste zabudowania tutaj ulicy Smolki dzisiejszej, szkoła Blysiera i bardzo ciekawy budynek, który widzimy tu, Żeromskiego jest, stoi, tak. Proszę zwrócić uwagę, nie? Co w tym miejscu jest? Długi budynek, pewnie ten sam, tylko lekko przebudowany. Widzimy dworzec, widzimy tutaj zabudowania. I jeszcze jedno zdjęcie. Oj, tam coś błysnęło i się nie zdążyło. Tak, ale takie fundamenty zbudowali. To samo zdjęcie, ale już za moment pani oddam głos. To samo zdjęcie, ale kierunek bardziej zachodni, czyli mamy koszary Blysiera, mamy już ulicę Skłodowskiej, mamy tutaj bloki, budynki na generała Maczka dzisiejszej, 8 budynków. To wszystko były budynki zajmowane przez wojskowych czy przez pracowników koszar. No i tutaj mamy jakby tę wolną przestrzeń, która była uprawiana, to też widać na zdjęciach z... dzisiejsze osiedle 30-lecia. Także bardzo takie dwie fajne ciekawostki. Ja niedługo wejdę w posiadanie całego arkusza tego zdjęcia, ponieważ zamówiłem odbitki z tego archiwum, więc na jednym z kolejnych spotkań zaprezentujemy, jak to wyglądało w całości. Pani Joli, poprosiłem jeszcze jedno przetłumaczenie. Oberwaldesiedlung. To podleśne. Tak, czyli? Osiedle podleśne, albo las na wzgórzu, tak? Las na wzgórzu. Oberwalde, czyli... Tak, aha. Osiedle podleśne. Proszę Państwa, tutaj mam plan z 1935 roku. Tu jest zaznaczony, coś więcej to, co Michał pokazał. To jeziorko, tak? Widzicie Państwo? Tu mam to jezioro. Tu mamy dworzec i tu jest te Oberwalde Siedlung. Tak? Tu mamy dwa budynki dzisiejszego szpitala, a tu jest to całe osiedle. A ta ulica w 65 roku powstała. Brzozowa, bo ja na nim mieszkam. Szanowni Państwo, 29. przedostatnia wycieczka dobiegła końca. Przepraszamy, że tak długo Państwa przetrzymaliśmy, prawie godzinę, zimno się zrobiło. Kolejna wycieczka odbędzie się w styczniu, kończąca w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Też już naszą tradycją jest, że w czasie Wielkiej Orkiestry się spotykamy. Zawsze coś zlicytujemy. 13 stycznia. Tak, 13 stycznia. Spotkamy się na pewno w godzinach przedpołudniowych, wyjątkowo, ponieważ o godzinie 15, jeśli dobrze pamiętam, odbędzie się mecz, w którym też z Darkiem będziemy grali. Nie wiem, czy Darek będzie, ja się zdeklarowałem. Oczywiście, jeszcze deklarowałem, będę, mój wzrost każe mi omijać jakąś piłkę nożną i po prostu zagrać w koszykówkę. Odbędzie się mecz Młodzieżowa Rada Miasta kontra Rada Miejska, a w związku z tym, skoro już ten temat wywołałem, to chcielibyśmy razem z Darkiem wszystkim z Państwa, którzy przyczynili się do tego, że zostaliśmy radnymi, podziękować za głosy. Bez względu na to, czy Państwo na nas zagłosowali, czy też nie. Głosowali. To dziękuję. Głosowali. Także bardzo Państwu dziękujemy. Taka sztampa, no dobra, ale to powiem. Postaramy się nie zawieść i tak dalej, i tak dalej. Choć będzie ciężko, będzie trudno. Natomiast ja jestem zachwycony tym, co się zadziało
na pierwszym posiedzeniu Rady Miasta, gdzieśmy wybrali jednego z najmłodszych przewodniczących Rady Miasta, czyli pana Michała Młotka. Proszę państwa, Michał Młotek i nowy burmistrz, pan Dawid Kopaczewski, mają mniej lat niż najstarszy radny, także dwóch chłopaków, ledko co ukończyli 30 lat, a już, proszę państwa, najważniejsze dwie osoby w mieście. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i teraz się martwcie. Także widzimy się 13 stycznia na ostatniej 30 wycieczce z cyklu Historia jednej ulicy, ale co już uzgodniliśmy, spotkamy się na takim podsumowaniu całego cyklu pod dachem, przy herbacie, przy kawie, wspomnienia. Jeżeli państwo macie, a wierzę, że państwa część ma, na pewno ma Apolinary, jeżeli państwo macie, czy Michał, jeżeli państwo macie jakieś zdjęcia, czy jakieś, przynieście państwo z sobą nie tylko zdjęcia, ale jakieś wspomnienia, jakieś śmieszne sytuacje, jakieś anegdotki, co powiedział nie tak Paczkowski, co palnął Paczkowski albo Michał Młotek, to jest tylko, proszę państwa, taka cała, to będzie coś, co nam przy tej kawie, herbacie, jak będzie coś śmiesznego, to będzie jeszcze fajniej. Gdzie i kiedy się spotkamy, o tym powiemy na ostatniej wycieczce. Być może to będzie restauracja jakaś w pobliżu... W Kormoranie. Słuchajcie, to jest pomysł. To jest pomysł. Ty, Czapla też. Czapla też, oczywiście. Czy albo Czapla, albo Kormoran. Przy okazji, tutaj z tej strony też była jedna knajpka. To zawsze się schodzili te takie, wiesz, na piwko, na jakieś. Jak się ta knajpka nazywała? Myślałam, że pamiętam wszystkie. Nie pamiętam tego, ale tutaj właśnie schodzili oj, też. To chyba ty tam byłeś w tej knajpkach. Tak, chyba, nie? Widać. To może była tak jak ta przy kinie, Foska. Nie, to tak jak Marina była tam przy porcie 110. Aha. Tak, tak. Okej. Okay. Państwa, ja w sposób szczególny dziękuję tym państwu, którzy przyjechaliście spoza, do Iławy, spoza naszego miasta. Dziękuję panu na rowerze, bo też kawałek drogi przyjechał. Dziękuję moim uczennicom z Lubawy, które też tutaj zajechały. Czy będą piątki? No ty ktoś to wywołał. Dziewczyny, słyszeliście? To jeden z panów powiedział, chyba będą piątki. Dziękuję państwu z Olsztyna za przyjazd. Państwa, Paczkowski i Młotek nie powiedzieli ostatniego słowa. Na pewno, proszę państwa, jeszcze jedna deklaracja, chyba taka publiczna. Michał, nie wiem, czy panią też się podpiszesz. Będziemy wszystko robić. Będziemy starali przez te 5 lat, żebyśmy zakończyli naszą kadencję z takim spełnionym zadaniem muzeum. Muzeum czy izba, nie wiem jeszcze, co to będzie, ale na pewno nie spoczniemy na laurach, na tylko dlatego, że nas wybrali, już jest fajnie, ale będziemy chcieli starali dużo rzeczy zrobić i jedną z tą rzeczą będą na pewno muzeum. A tymczasem dziękujemy i do zobaczenia w styczniu. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Wesołych świąt. A wesołych świąt. Potrzebujemy, już obiecałem. A załatwić mi też takie? Tak. Czekaj, wiesz co, bo jedną muszę Alicji dać. To jest